Trudniejszy tydzień ciężko sobie wyobrazić. W poniedziałek do Kwidzyna przyjechała Orlen Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski rzucili 19 bramek więcej od gospodarza. Dziś sobota, kilka minut przed 18 do miasta nad Liwą zawitał mistrz kraju Industria Kielce. No i czy MMTS postawi się liderowi tabeli? Piotr Merchelski, Polsat Sport. Dobry wieczór. Wcześniejsze mecze właśnie w Kielcach kończyły się zawsze zwycięstwami gospodarzy. Już MMTS przegrywa 0-1. MMTS w pierwszym ataku pozycyjnym. Jest trafienie. W ataku ma szansę w lidze pograć Tomasz Gębala. Teraz będziemy mieli przerwę w rozgrywkach ligowych, więc może to jest czas, gdy pojawią się oni już w pełnym treningu i w składach meczowych. Nikodem Błażejewski zaczyna mecz w bramce Kielczan. Dobra interwencja teraz 19-letniego wychowanka klubu z Kielc. I Tomasz Gębala, też człowiek stąd, uczeń SMS-u Kwidzyn. Wawrzyniak, Czerkaszczenko skutecznie. Jest gol. Wiktor Jankowski. Nie widzieli przewinienia sędziowie Wiktora Jankowskiego. Teraz na obrocie z numerem 42, 24-letni Tyberiusz Chałupka. Taras! O! Ależ to zrobił. Oszukał defensywę Filip Wawrzyniak. Czerkaszczenko do Łazarczyka. Podkazuje się Tyberiusz Chałupka. Chwyta piłkę. Już tutaj Stenmalmen nie ryzykował faulem, który by go wykluczył z gry. A teraz kolejna bardzo szybka akcja. Sprawdzę to dla Państwa, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o zdobycze bramkowe zawodników Industrii Kielce po 30 minutach, ale naprawdę ten wynik w tym momencie jest niezwykle efektowny, imponujący dorobek. 15 bramek więcej ma Industria Kielce. Jak na razie ta druga połowa jeszcze bez trafienia z jednej, jak i drugiej strony. Prawie 3 minuty rywalizacji za nami. Tomasz Gębala wraca na lewe rozegranie. Jest Arkadiusz Moryto. Pada na parkiet Dawid Szcześniak, rozgrywający. Łazarczyk do Czerkaszczenki. Znawia mecz zespół z Pomorza. Łazarczyk ładnie opuścił rękę z wyprowadzeniem obrotowego MMTS-u. Łazarczyk, ale teraz Wiktor Jankowski zostawiony bez krycia. Nieco zwolnili goście w tej drugiej połowie. Te akcje już nie są tak szybkie. Nie ma środka, który od razu przegrana różnicą 19 trafień. Jeszcze raz Lewczyk z Bogdanem Czerkaszczenką skrzyżowali, zmienili się pozycjami. Zabrakło dokładności, jest gra pasywna. Będzie rzucał Ukrainiec? Tak, rzuca. Jest Michał Olejniczak, jest Kunku Karaliok i w miejsce Cezarego Surgiela, autora 7 trafień, przepraszam, Szymona Wiadernego, Cezary Surgiel właśnie. Gol numer 39, Czerkaszczenko, Lewczyk. Zobaczymy, jak tutaj poradzą sobie w tej sytuacji gracze MMTS-u. Olejniczak jeszcze szukał Karalioka. Karaliok z asystą Wiktora Jankowskiego. Plus 20. Z Płockiem było 19 bramek. Filip Wawrzyniak już przygotowany na linii 7 metra. Nikodem Błażejewski cały czas w bramce. Bogdan Czerkaszczenko wybrany graczem meczu. Głosują kibice za pomocą aplikacji. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Piotr Merchelski, Polsat Sport. Do usłyszenia.